Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddając mu pokłon, o coś go prosiła. On ją zapytał: czego pragniesz? Rzekła mu: powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej twej stronie. Odpowiadając, Jezus rzekł: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu: możemy. On rzekł do nich: kielich mój pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy 10 pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was, lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Każda matka poruszona miłością do dzieci chce dla nich jak najlepiej. Nie dziwi nas zachowanie matki Jakuba i Jana. Ona także chce swoim synom załatwić prestiżową posadę u Jezusa. Kobieta ta jest reprezentantką każdego z nas. Czy i my nie chcielibyśmy zasiąść na zaszczytnym miejscu po prawej lub po lewej stronie Chrystusa w Jego Królestwie? Oczywiście jest to możliwe. Nie zdajemy sobie jednak sprawy, o co prosimy. Nie ma sukcesu bez wysiłków i wyrzeczeń. Zanim Chrystus zasiądzie w swojej chwale, musi przejść przez śmierć. Nie ma bowiem zmartwychwstania bez wcześniejszej śmierci. Podążając za Chrystusem w kierunku Jego Królestwa, musimy przejść przez śmierć, przez codzienne umieranie starego człowieka w nas, aby nowy człowiek, ukształtowany na podobieństwo Chrystusa, mógł w nas wzrastać i się wydoskonalać. Droga jest bardzo prosta, ale tak niewielu chce nią podążać. Kto chce być pierwszy, niech stanie się ostatnim i sługą wszystkich. To bardzo przejrzysta zasada. Co stoi jednak na przeszkodzie, że tak trudno na nią wejść? Jesteśmy niecierpliwi jak rozkapryszone dzieci. Chcemy natychmiast otrzymać wszystko, co sobie wymarzyliśmy, nie bacząc na konsekwencje. Uczmy się systematycznej pracy i cierpliwego czekania na jej efekty. Pracujmy nad sobą, stając się coraz mniej panami, a coraz bardziej sługami. Schodźmy z pierwszych zaszczytnych miejsc, a uczmy się zajmować te najniższe, aby w stosownej chwili Bóg nas wywyższył i posadził na tronie swojej chwały. Pan bowiem pokornych wywyższa, a pysznych strąca z tronu chwały.